Natura nas ciągle oczarowuje. Jest ciągłym zaskoczeniem, które prowadzi spontanicznie do kontemplacji piękna, wielkości i wspaniałości Stwórcy. Różnorodność form i obfitość barw uniemożliwiają jakąkolwiek klasyfikację. Każdy kwiat jest po prostu nadzwyczajny, jedyny i doskonale harmonizujący ze swoją porą roku i środowiskiem. Podobnie dzieje się w świecie ducha, w kościele i historii. Duch Święty rozlewa różnorodne bogactwo darów, wybierając mężczyzn i kobiety, którzy są podatni na jego działanie, aby dać życie nowym rodzinom zakonnym, jednakowo wielkim, jednakowo bogatym i pięknym, zachowując ich różnorodność. Życie zakonne, poprzez wierność ślubom i czynienie dzieł miłosierdzia, jest czystą wodą, która jest odbiciem nieba, gasi pragnienie, odświeża i daje życie. Świat bez obecności i działania zakonników byłby o wiele uboższy, gdyż byłby bardziej narażony na oschłość egoizmu i pustynię samotności. Kościół stałby się mniej wiarygodnym i, rzecz jasna, mniej zespolonym z historią i życiem ludzi. Byłby rzeczywistością porównywalną do świata bez kwiatów, bez wody, a zatem i bez owoców. Na nasze szczęście Pan Bóg, zawsze bogaty w miłość i wyobraźnię, w swojej opatrzności odpowiada wspaniałomyślnie i na czas na wszystkie potrzeby, pragnienia, aspiracje i oczekiwania człowieka, a tym bardziej odpowie na potrzeby ducha. W pierwszej połowie XIX wieku Bóg wzbudził gwiazdę jaśniejącą, księdza Alojzego Orione. Urodził się w Ponte Curone, małej miejscowości w prowincji Aleksandria. Jako młody kleryk założył rodzinę zakonną, którą nazwał Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Ono, pisze założyciel, ma służyć całkowicie i być poświęcone tylko dla dobra ludzi. Rozbija swe namioty w środowiskach robotniczych, w okolicach i na przedmieściach wielkich miast przemysłowych i żyje małe i ubogie wśród maluczkich i ubogich. Wychodzi ono do ludzi nie tylko słowem, ale przykładem i ofiarą z życia, ofiarowanego z Chrystusem dla miłości i zbawienia braci. Żyjąc tą samą wiarą, mając jedną duszę i jedno serce, prowadzi różne typy działalności, zgodnie z różnorakimi potrzebami ludzi, którym wychodzi naprzeciw, dostosowując się z miłością do Chrystusa do różnych potrzeb etnicznych krajów, które wskazuje mu ręka Boża. Jego pragnieniem jest szerzenie wśród ludu Ewangelii i miłości do papieża, gorącego i wielkiego ducha braterskiej miłości wśród ludzi, aby podnosić religijnie i społecznie klasy pracujące, ratować ubogich przed zgubnymi ideologiami, budować i jednoczyć ludzkość wokół Chrystusa. Jego polem działalności jest miłość. Chce służyć z miłością. Ma jako praktyczny cel realizowanie dzieł miłosierdzia przy pomocy Bożej. Jego życie to kochać, modlić się, wychowywać sieroty, pokrzywdzonych, synów ludu, do cnotliwego życia i do pracy, cierpieć i ofiarowywać się razem z Chrystusem.
Jego przywilejem jest służenie Chrystusowi w ubogich i odrzuconych. Ono przygarnia i obejmuje wszystkich tych, którzy przeżywają ból, a nie ma kto im dać chleba, dachu, pocieszenia. Staje się wszystkim dla wszystkich, aby pociągnąć wszystkich do Chrystusa. Powstałe z tego tętnienia miłości, które zawsze czuwające i gotowe, by wychodzić naprzeciw wszystkim potrzebom braci cierpiących, chce być niejako strumieniem cudownej wody żywej, która rozpościera swe kanały, nawadnia i użyźnia Chrystusem warstwy najbardziej oschłe i zapomniane. Ono jest nową rośliną, która wyrosła u stóp Kościoła, nie z inicjatywy człowieka, ale dzięki tchnieniu Bożej dobroci. Jest jednym drzewem z różnymi odgałęziami, ożywiona cała tym samym życiodajnym sokiem, zwrócona do nieba, zakwita miłością do Boga i do ludzi. Jest już obecnie na 5 kontynentach. Pracuje wytrwale dla sprawy promocji ludzkiej na terenach misyjnych, w parafiach, w szkołach, w domach dla osób starszych, niepełnosprawnych, opuszczonych i odrzuconych z różnych powodów. Kapłani, bracia, pustelnicy, siostry misjonarki miłości, sakramentki niewidome, siostry kontemplacyjne, osoby świeckie konsekrowane, oblaci, wolontariusze i coraz większe zastępy mężczyzn i kobiet, którzy przebywają w świecie, dzielą ducha i charyzmat założyciela. Wszyscy oni stanowią jedną wielką rodzinę. Poruszeni tym samym ideałem stanowią wojsko, armię miłości, która służy braciom do tego, aby Chrystus był w centrum świata. Jest to tak szeroka i złożona rzeczywistość, że może sprawiedliwie pomieścić wszystkich tych, którzy pod Bożym natchnieniem chcą nadać swemu istnieniu głęboki oddech miłosierdzia i miłości. Młodzi ludzie, którzy czują się pociągnięci ideałem kapłaństwa, które chcieliby dzielić we wspólnocie braci pracującej przede wszystkim na rzecz ubogich, mogą rozpocząć w towarzystwie jakiegoś orionisty drogę rozpoznania, która poprowadzi ich poprzez stopniowe wstąpienie do rodziny zakonnej. Trzeba, aby byli wystarczająco dojrzali w aspekcie ludzkim i kulturowym, aby odznaczali się prawdziwą i gorącą modlitwą, aby mieli ogromne pragnienie zbawienia dusz i wypróbowaną zdolność życia we wspólnocie. To tyle wymagań, aby móc być przyjętym do nowicjatu i stać się rzeczywistym członkiem rodziny zakonnej, składając śluby. Kolejne lata formacji teologicznej i bezpośredniego kontaktu z apostolatem i dziełami miłosierdzia pozwolą na definitywne potwierdzenie przynależności do zgromadzenia, a przyjęcie diakonatu przygotuje do kapłaństwa. Wielkie zdobycze, pomniki i dzieła sztuki, będące dziedzictwem wieków, są owocem wielkiego trudu oraz długiej i intensywnej pracy. Długa i chłodna zima poprzedza i przygotowuje do pełnego rozkwitu wiosny. Nie należą do straconych lata, które poprzedzają i przygotowują owoce świętości, miłości i godliwości, gdyż owoce te mają wyróżniać życie każdego kapłana, a w szczególności kapłana orionisty, powołanego do tego, aby być apostołem w okopie, na pierwszej linii frontu. Most, który nie łączy obydwu brzegów, jest zupełnie nieużyteczny. Kościół, zgromadzenie, świat nie wiedziałby, co mają zrobić z ministrem Bożym, niezdolnym do pośredniczenia w otrzymywaniu darów łaski. Bracia to ci, którzy, pomimo że nie są powołani do kapłaństwa,
czują się jednakowo związani miłością Chrystusa. Mają wielkie serce i silne barki, aby harować na polu miłosierdzia. Po zakończeniu drogi formacyjnej w nowicjacie, kandydaci do kapłaństwa poprzez profesję zakonną stają się częścią jednej rodziny, mając te same prawa i obowiązki. Mniej czy bardziej ciemny kolor skóry nie przeszkadza w uznaniu takiej samej i niezmiennej wartości osoby ludzkiej. Różnorodność ról czy charyzmatów nie przekreśla równości osób konsekrowanych. W rzeczywistości bracia włączeni całkowicie w działalność duszpasterską Kościoła i zgromadzenia świadczą o wybitnym charakterze życia zakonnego samego w sobie. Wykorzystując otrzymane dary, pracują z radością i wspaniałomyślnością razem ze współbraćmi kapłanami, tak jak się tego domagają konkretne warunki. Posiadając ten sam zapał do zbawiania dusz i tę samą gorliwość zakonną, ich specyficzne powołanie jest uprzywilejowane poprzez większe oddanie się kontemplacji, pracę w dziedzinie nauk i świecie pracy. Pożywieniem, źródłem energii, paliwem w duszpasterstwie, w bezwarunkowym dawaniu siebie Bogu i braciom jest modlitwa, łączność z Bogiem. Kapłani i bracia nie doszliby za daleko w swojej służbie bez pomocy innych braci, którzy obrali sobie za ideał samego Boga. Pustelnicy, zrodzeni z wybitnie kontemplacyjnego serca księdza Orione, żyją w miejscach pustynnych, aby oddawać się wyłącznie modlitwie i pracy. Oni są najlepszym wyrazem kontemplacyjnego wymiaru życia zakonnego, a poprzez ofiarę ukrytego życia i nieustannej modlitwy zapewniają cudowny wkład płodności w apostolat całego zgromadzenia. Najwznioślejszym i najbardziej oryginalnym wyrazem życia pustelników, będącym pieśnią świata, radością kontemplacji i ofiarowaniem cierpienia, jest brat Ave Maria. Wspomagany przez księdza Orione i przemieniony przez Bożą łaskę, umiał wyśpiewać hymn dziękczynny za dar bycia niewidomym.